Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejna rozmowa Nowego Ładu. Pozostajemy w tematyce ukraińskiej, chociaż dziś będziemy rozmawiać głównie o relacjach polsko-ukraińskich, ale w nieco szerszym kontekście dyplomacji wschodniej i wschodniego języka dyplomacji i tego, jak Polska powinna do tego wschodniego języka podchodzić, jaką asertywnością powinniśmy tu ewentualnie grać, aby nasz język dyplomacji, aby nasze oddziaływanie na wschód było skuteczne. A moim i Państwa gościem jest ekspert do spraw wschodu, związany z Uniwersytetem Warszawskim, ale również dyrektor Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską, dr Michał Sadłowski. Witam Cię, Michale. Witam Cię, Michale. Dzień dobry Państwu. Rozmawiać będziemy w kontekście ujawnionej niedawno, tydzień temu, kiedy nagrywamy tę rozmowę, informacji o scysji dyplomatycznej, o spotkaniu na szczycie pomiędzy Polską a Ukrainą, o spotkaniu pomiędzy szefem polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosławem Sikorskim a ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. W trakcie tej rozmowy, w trakcie tego spotkania miało dojść do tej wspomnianej scysji dyplomatycznej ze strony ukraińskich przedstawicieli. Padł rzekomo, chociaż jak sugeruje szereg wiarygodnych źródeł, następnie potwierdzonych przez kolejne, rzeczywiście tak było, więc trzymajmy się tego, iż doszło rzeczywiście do takich wydarzeń, iż doszło ze strony ukraińskiej do szeregu zarzutów wobec Polski, szeregu oczekiwań, choćby dotyczące przyspieszenia ukraińskiej akcesji do Unii Europejskiej, zwiększenia dostaw uzbrojenia, a także szeregu kolejnych zarzutów, w tym związanych z kwestią ludobójstwa na Wołyniu, do którego strona ukraińska oczywiście podchodzi zupełnie inaczej niż strona polska. Pojawiły się informacje w artykule Witolda Jurasza, który cały ten skandal ujawnił, iż polska strona była zaskoczona stanowiskiem Ukraińców. Michale, czy ty, analizując tę sytuację, analizując ten artykuł Witolda Jurasza, byłeś zaskoczony jakkolwiek tym, jak Ukraińcy podchodzą do wzajemnych relacji z Polską, i byłeś zaskoczony tymi informacjami, które zostały ujawnione, a które miały miejsce w trakcie tej rozmowy z Sikorskim? Myślę, że widzowie Nowego Ładu i nie tylko, i ludzie, którzy śledzą moją aktywność, również właśnie na waszym portalu, wiedzą, że ja od początku inwazji z jednej strony oczywiście popierałem i uważam, że zachowanie państwowości ukraińskiej jest w naszym interesie Polski, wspólnoty euroatlantyckiej, Unii Europejskiej, i tutaj oczywiście musimy się przeciwstawiać rosyjskiemu zbrojnemu imperializmowi, który niestety odnosi sukcesy, bo mamy zajęcie Krymu, korytarza do niego, Ługańsk, Donbas prawie już jest zajęty, ciężkie walki, brutalne walki, ale no, biorąc pod uwagę, ty jesteś bardziej ekspertem od spraw wojskowych niż ja, ale patrząc na to z perspektywy militarnej, moim zdaniem i też historycznej, Rosja przeważa, zaczęła przeważać w tym konflikcie, i to jest dla nas niebezpieczne, to zburzenie, próba zburzenia czy dezorganizacji tego ładu międzynarodowego, który funkcjonuje, dla nas jest zagrożeniem, i oczywiście tutaj ja zawsze wskazywałem, że musimy być aktywni, natomiast z drugiej strony musimy też zachować asertywność w relacjach z Ukrainą i przede wszystkim też wystrzegać się wszelkich form paternalizmu, pouczania i też traktowania Ukrainy jako młodszego brata, przyjaciela, brata. Bardzo nie lubię tego sformułowania Ukraińcy jako bracia, bo to mi przypomina bardzo rosyjski zwrot bracki naród, tak? Naród bratni, braterski, które było
podstawą propagandy bolszewickiej, radzieckiej, jest putinowskiej. I tutaj z tej perspektywy ja absolutnie nie byłem zaskoczony i tutaj też czytelnicy i widzowie mogą też sprawdzić i zweryfikować moje słowa, bo bodajże już w początku tego konfliktu, inwazji napisałem esej dla magazynu Układu Sił, gdzie wyraziłem tezę i obawę, żeby relacje polsko-ukraińskie w przyszłości nie potoczyły się w ten sposób, że będą miały podobne defekty czy dysfunkcje, takie jakie istnieją w relacjach polsko-niemieckich, czyli z jednej strony poczucie części polskich elit, społeczeństwa, obywateli, że te relacje nie są partnerskie, jest tu pewna forma wykorzystania, dominacji i nieliczenia się z naszym interesem, no i też czasami też taka nieracjonalna z drugiej strony postawa, niemcofobia, bo ona również istnieje, czy w ogóle zrównywanie Niemiec do obecnych, do III Rzeszy, co też jest z drugiej strony przejawem no, głupoty, obrazy i krótkowzroczności, ale to jest propaganda, ale takie rzeczy funkcjonują, więc z takiej perspektywy dłuższej ja nie byłem zaskoczony. Niestety, tak jak zresztą ty to dobrze wprowadziłeś widzów do tego problemu, ta scysja, to spotkanie dyplomatyczne, ono oczywiście można wyjaśnić na tle tego, co się dzieje, tak, w relacjach polsko-ukraińskich od dłuższego czasu i przede wszystkim to, jaki teraz jest obecny etap tego konfliktu, czy wojny ukraińsko-rosyjskiej, w ogóle konfliktu Zachód-Rosja, no bo z jednej strony te relacje polsko-ukraińskie, one cechowały się przede wszystkim wielką euforią i solidarnością w momencie inwazji. To jest zrozumiałe, bo chyba takiego konfliktu, takiego zagrożenia, takiej wojny, od II wojny światowej na kontynencie europejskim nie było, żeby w tej skali działy się wydarzenia wojenne, więc naturalnie część polskiego społeczeństwa, część polskich elit, czy większość polskich elit stwierdziła i bardzo słusznie, że my musimy uratować to państwo. Następnie przebieg tych wydarzeń wojennych i obrona, skuteczna obrona głównych miast, przede wszystkim też stolicy i pewne nadzieje, że Ukraińcy nie tylko obronią się, ale jeszcze mają perspektywę dość szybkiego wygrania tej wojny, spowodowała, że my też i strona polska, polski rząd, polskie władze, Pałac Prezydencki, też te euforie pomocy, a następnie euforię zwycięstwa podgrzewał, co spowodowało, że my też zaczęliśmy żyć złudzeniami, że zaraz będzie Krym odbity, że Ukraina będzie w stanie zwycięsko funkcjonować. Zaczęliśmy też prowadzić narrację maksymalistyczną, porównując wydarzenia wojenne do takich największych symboli w naszej historii, jak Mariupol do Powstania Warszawskiego, jak obronę Kijowa do Bitwy Warszawskiej i wiele, wiele, wiele innych. No i też oczywiście sądząc, że przekazaliśmy Ukrainie tyle pomocy, i z drugiej strony okazaliśmy się takim państwem, przez którego terytorium przekazywano zdecydowaną większość, czy prawie nawet w pewnym momencie wszystko, co Ukrainie było potrzebne, że Ukraińcy też zdecydują się rozwiązać te drażliwe sprawy z zakresu nie tylko historii, nie tylko pamięci, ale też właśnie z zakresu spraw rolnych, z zakresu transportu, logistyki i tak dalej, i tak dalej. Były wielkie nadzieje, podgrzewane również nie tylko przez polityków, dyplomatów polskich, ale też przez niektórych analityków, również państwowych, znaczy pracujących w instytucjach państwowych, co moim zdaniem wprowadziło nasze społeczeństwo, czy część opinii publicznej w takie zagubienie, tak? I pamiętasz, Michał, wizytę Zeleńskiego, te oczekiwania, że coś powie o Wołyniu, pamiętasz kwestia traktatu, miała być wielki, już nie będę wymieniał nazwisk, to pisał o tym na Twitterze, że już szykuje się wielki traktat polsko-ukraiński i niestety z tego pierwszego etapu solidarności, nadziei, współpracy, która oczywiście była
pomocy, entuzjazmu i przede wszystkim wielkich deklaracji, zwłaszcza z naszej strony, no tak naprawdę nic, czy bardzo mało wyszło. Natomiast pojawiła się też proza życia codziennego stosunków, czyli relacje przede wszystkim gospodarcze, kwestie zboża, kwestie tranzytu, dwustronnego handlu. Pojawiła się kwestia przede wszystkim przemieszczenia ludności, które jest też bardzo problematyczne dla państwa ukraińskiego i przyszłości państwa ukraińskiego, bo z jednej strony oczywiście dzięki Polsce miliony ludzi właściwie się uratowały, mają możliwość egzystencji, zarobienia, czy też wysłania pieniędzy, ale z drugiej strony jest to też wyzwanie i problem demograficzny. Tutaj to jest bardzo istotne. I na to oczywiście wszystko nałożył się przebieg wojny w ten sposób, że jednak Ukraina ma problemy z odzyskaniem zajętych przez Rosję czy włączonych, anektowanych terytoriów, ma problemy z różnymi działaniami Rosji wobec Ukrainy, czyli właśnie bombardowania, ataki o charakterze terrorystycznym, dywersje, szpiegostwo, czy w ogóle długoletni, wieloletni plan uczynienia z Ukrainy państwa upadłego. Tak? I te też Ukraińcy na pewnym etapie skalkulowali, że jeżeli już od Polski nie mogą wydobyć pewnych rzeczy, no to czy oczywiście trzeba tutaj przekierować politykę, aktywność na dyplomację z większymi, no bo oczywiście tamte uznano, że główne mocarstwa mają więcej pieniędzy, więcej środków i mają pewne oddziaływanie na Rosję, więc też oczywiście ukraińska dyplomacja zaczęła odgrywać tam jakąś rolę, dlatego uznano, że Polska na pewnych etapach czy w tym momencie nie jest aż tak istotna dla nich, bo uznali to, może ta kalkulacja była z ich perspektywy słusznie, bo uznali, że i tak polskie władze przede wszystkim tak zgodzą się prawie na wszystko, jeśli chodzi o kwestie pomocowe i kwestie poparcia uczestnictwa Ukrainy w różnych strukturach zachodnich. Albo ci przerwę, Ukraińcy być może całkiem słusznie doszli do wniosku, że Polska jest bytem nie do końca samodzielnym i w sprawach militarnych, zwiększenia wsparcia zbrojeniowego nie należy rozmawiać z Warszawą, tylko z Waszyngtonem, bo to od Amerykanów wszystko zależy, a w kwestiach gospodarczych czy politycznych lepiej niż z Warszawą rozmawiać z Berlinem czy Brukselą, pomijając Warszawę, bo ta i tak będzie musiała się dostosować do decyzji podjętych w innych stolicach. Znaczy, oczywiście, natomiast znaczy, też to było jasne. Przecież jeżeli nawet przypomnimy sobie historię Majdanów, rewolucji, pomarańczowej rewolucji, rewolucji godności, no to przede wszystkim jednym z głównych celów czy przyczyn tych zrywów, nazwijmy to też narodowościowych, wolnościowych, była przede wszystkim chęć dołączenia do struktur Unii Europejskiej. O to chodziło, o kwestie godności oczywiście, żeby jednostka funkcjonowała w państwie bardziej o charakterze liberalnym, demokratycznym, żeby to jednostka miała i wspólnota złożona z tych jednostek wpływ na funkcjonowanie sprawnego państwa, nieskorumpowanego, i to był model, czy wizja modelu, którą mieli właśnie zintegrowanego z Unią Europejską i przede wszystkim wielkimi mrzonkami i było to, że część publicystów o proweniencji prawicowej w Polsce uważała, że Ukraina będzie jakimś przeciwwagą i sojusznikiem Polski w stosunkach z Brukselą, Niemcami czy Francją. No to były przede wszystkim mrzonki i przecież nie po to te rewolucje, czy nie, takie nie na takich wizjach opierała się przede wszystkim polityka też części liderów społecznych, politycznych czy gospodarczych Ukrainy. To trzeba przede wszystkim jasno powiedzieć. Oczywiście Ukraińcy zdają sobie też tego sprawę, że głównym rozgrywającym, jeśli chodzi o Zachód, są Stany Zjednoczone, no bo to jest państwo, to jest supermocarstwo posiadające określony potencjał atomowy, którym może tak w zasadzie główne mocarstwo atomowe, które przede wszystkim może powściągać działania czy groźby rosyjskie. Widzimy to też w ostatnich dniach, jak najbardziej. Natomiast tutaj z polskiej strony pytanie, czy to błąd, czy to musiało tak być, bo w początkach zwłaszcza inwazji, w początkach wojny strach
wywołany przez inwazję spowodował, że u nas utrwaliła się teza i to oczywiście też trzeba rozważać, że my będziemy następni, państwa bałtyckie będą następne, jeśli ta inwazja się powiedzie i część elit ukraińskich, i ja też jak rozmawiam z ukraińskimi kolegami, dziennikarzami, analitykami, oni są przekonani, że broniąc Ukrainy, bronią Polski, bronią Unii Europejskiej, bronią NATO. Również nasi politycy utwierdzali to tak wielokrotnie. I teraz przecież polscy dyplomaci czy Polska spotyka się z tymi zarzutami ze strony ukraińskiej, że przecież oddajcie nam tą broń. Po co wam teraz ta broń jest tutaj w tych magazynach? Po co wam to wszystko? Przecież my potrzebujemy to do obrony nie tylko Ukrainy, nie tylko zachowania naszej państwowości, naszego tutaj status quo, który jest, ale właśnie bronimy was, bo wy też nam na pewien sposób obiecaliście, roztoczyliście wizję współpracy czy integracji, więc to jest bardzo złożony problem i przekonać czy spowiedzieć teraz, że słuchajcie, ale przede wszystkim w pierwszej kolejności wybronicie siebie. Nie nas jest bardzo trudne, a z drugiej strony problematyczne i to jest kwestia już nie tylko moim zdaniem polityki, prawa międzynarodowego, ale też przede wszystkim filozofii polityki, tak? No bo ja też jestem zwolennikiem tego, że jeżeli Zachód, szeroko rozumiany, nie wnikajmy teraz w szczegóły, w definicję, jak prowadził jakąś politykę zachęcenia państw ościennych czy państw granicznych z Rosją do zbliżenia z nami, no to siłą rzeczy musimy też ponosić tego konsekwencje. I na przykład z tej perspektywy uważam, że Ukraińcy mają rację, że czasami brutalnie domagają się pomocy, no bo przede wszystkim też postawili na politykę konfrontacyjną i jeżeli nie chcesz być w Imperium Rosyjskim, no to oczywiście szukasz dróg do współpracy z Zachodem, jeżeli ten Zachód jakiś też wyrażał chęci współpracy, więc Ukraińcy prowadzą też politykę, można powiedzieć z tej perspektywy, politykę narodową, politykę we własnym interesie i Zeleński, który bardzo brutalnie potraktował, czy traktuje Polskę, polskich dyplomatów, polskich urzędników, Zeleński przede wszystkim wskazuje, że oni walczą o przeżycie, więc mają prawo do pomocy, my jesteśmy wszyscy zobowiązani. Zeleński jest w pozycji słabszej, a dyplomacja jeszcze radziecka, carska, to jest właśnie ta szkoła, kiedy jesteś w słabszej pozycji, to ty musisz kąsać, to ty musisz straszyć przeciwnika, ty musisz go przede wszystkim zneutralizować i dopiero wtedy on będzie uległy i ta mentalność, ona jeszcze funkcjonuje. Michale, do tej mentalności, do tego języka ukraińskiej dyplomacji sobie za chwilę przejdziemy. Zanim zadam jednak to kolejne pytanie, to zachęcam Państwa do wsparcia finansowego Nowego Ładu. Mogą to Państwo zrobić za pośrednictwem serwisu patronite.pl/NowyLad, bo to dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki Państwa wsparciu tego typu rozmowy regularnie trafiają na nasz kanał. A teraz to pytanie. No, przez te ostatnie lata myśmy jako polskie społeczeństwo, ale przede wszystkim polscy komentatorzy, polscy politycy wierzyli, że źli są tylko niektórzy, a nie mamy jakiegoś systemowego problemu ze strony Ukrainy. Mówiliśmy, że zły jest Szmychal, ale Zeleński jest niewinny, bo on jest dobry, że zły jest Melnyk, ale został cofnięty z roli ambasadora w Berlinie, że zły był Kuleba, no ale został zdymisjonowany, już nie jest ministrem spraw zagranicznych, ale kryształowy jest Zeleński i on o niczym być może nie wiedział, źli byli bojarzy, a car był bardzo dobry. No teraz się okazuje, że ten problem wyszedł bezpośrednio, ta sesja dyplomatyczna od strony samego Zeleńskiego, przy czym dla takich baczniejszych obserwatorów relacji polsko-ukraińskich to nie jest niczym zaskakującym. Zmierzam do tego, czy w istocie nie jest problemem jakaś systemowa niechęć wobec Polski ze strony ukraińskich elit, w tym przede wszystkim tych elit aktualnie rządzących Ukrainą? Znaczy, ja bym w pierwszej kolejności jednak uważał, że geneza tego problemu, czy nawet tej scysji, która miała miejsce w Kijowie, jeżeli tak to określimy, ona wynika przede wszystkim z bieżącej polityki i z oceny sytuacji,
której dokonało kierownictwo ukraińskie. I oczywiście oni skalkulowali, że biorąc pod uwagę obecny stan relacji i potrzeby ukraińskie, tak trzeba się zachować i to jest najwłaściwsza metoda, bo Polska jest z jednej strony strategiczna, jest ważnym partnerem, w pewnych aspektach nawet sojusznikiem, realizuje politykę żywotną dla nas, ale w wielu płaszczyznach ta polityka powinna być jeszcze skorygowana na naszą korzyść i Polacy, którzy oczywiście pewnie traktowani są wśród części elit jako potomkowie tej pierwszej Rzeczpospolitej, ale jako ci pany, jako strona silniejsza, pewnie są tam jakieś personalnie czy intelektualnie, ideologicznie jakieś uprzedzenia, natomiast to są jakby moje domysły, to jest spekulacja. Ja myślę, że tam bardziej funkcjonuje problem tego, że ta ekipa ma charakter myślenia o polityce bardziej transakcyjny, biznesowy. Wystarczy spojrzeć tak na dotychczasową działalność przecież prezydenta Ukrainy, jak on pracował, gdzie on pracował, na czym polegała jego praca, nie tylko mówię o umiejętnościach aktorskich, ale też przede wszystkim zawieranie kontraktów, negocjacje, proszę zobaczyć, kim jest Jermak, tak, to są ludzie, którzy, czy otoczenie Zeleńskiego. Wielu mówi, że to on faktycznie rządzi na Ukrainie i steruje prezydentem. Tutaj są różne opinie, ale niewątpliwie moim zdaniem osoba numer dwa w państwie. Natomiast to są ludzie z określonym majątkiem, pozycją, którzy też przez tą perspektywę patrzą na stosunki i tam, zwłaszcza osoby, które prowadziły biznes na tym szeroko rozumianym obszarze poradzieckim, też w ten sposób się zachowują i tutaj nie oczekujmy przede wszystkim jakichś sentymentów, postaw polegających na tym, że będziemy się opierać na jakichś intelektualnych, literackich mitach czy płaszczyźnie, tak? Bo przecież tam to są ludzie, którzy często mają zegarki o wartości większej niż o wartości większej niż na przykład samochód poszczególnych polskich głównych polityków, więc to też jest potężna różnica w backgroundzie i funkcjonowaniu tej można powiedzieć, z rosyjska znaci, tak, czyli tej elity. I to jest duży problem, natomiast tutaj, jeżeli biorąc pod uwagę pewne uprzedzenia, one pewnie funkcjonują, tak jak w polskim społeczeństwie, czy w jakichś tam grupach poszczególnych uprzedzenia wobec Rosji, Niemiec, Ukrainy, jak najbardziej, natomiast tutaj na pierwsze miejsce moim zdaniem będzie się wysuwać kwestia świadomości tego, że Polska jest partnerem przede wszystkim silniejszym przede wszystkim z powodu, że jest członkiem NATO, jest członkiem Unii Europejskiej, posiada granice i terytorium, które ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia tranzytu do Ukrainy, z silnej gospodarki, rozwijającej się gospodarki, z tego, że pojawiła się znaczna mniejszość ukraińska, która może być też potraktowana jako pewne narzędzie oddziaływania na Ukrainie, bo Ukraińcy też w ten sposób myślą, tak, że przede wszystkim wśród Ukraińców, którzy tu przyjechali do Polski, mogą się pojawić aktywiści, dziennikarze, którzy będą oddziaływać na tamtejszą opinię publiczną, czy też po prostu będą rodzić się pokolenia już, czy będą się rodzić Polacy z tych związków mieszanych, czy też z rodzin ukraińskich, czy nastąpi jakaś polonizacja, także wiele tu jest na pewno płaszczyzn, myślę, i tutaj, czyli, ale to bardziej upatrywałbym genezy pewnych może nie uprzedzeń, też nie w kategoriach historycznych, ale w kategoriach bardziej realpolitik, tak? Czyli Polska jako partner tutaj silniejszy, no i też Polska jako partner w pewnym momencie nieprzewidywalny, bo dla Ukraińców, którzy na przykład starają się, czy mają jakąś wizję, czy nawet jakiś mit, że na pewnym etapie będą jednak mogli wstąpić do Unii Europejskiej, czasami pewne konflikty polskie, państwa polskiego, czy określonego rządu ze strukturami Unii Europejskiej też są problemami. Moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość i ten rząd tego kompletnie nie rozumiał, czy bardzo mało rozumiał i niestety
szczególnie Prawo i Sprawiedliwość myślało, że na czynniku antyrosyjskim będzie można jakoś zbudować relacje polsko-ukraińskie, co jest oczywiście uważam mitem, bo relacje polsko-ukraińskie musimy przede wszystkim budować w oparciu o dialog, współpracę i życzliwość na kierunku Kijów-Warszawa i moim zdaniem też wtłaczanie Rosji na siłę do pewnych problemów jest moim zdaniem błędem i w tej kategorii oczywiście, chociaż Wołyń tu jest szczególnym przypadkiem i no, Ukraińcy niestety tego nie rozumieją. To wynika z wielu rzeczy, przede wszystkim z doświadczeń, odmiennych doświadczeń historycznych, wielu lat sowietyzacji, bolszewizacji, odmiennego podejścia do historii, też do katolicyzm też jest innym podejściem, tak, do przede wszystkim do przemyśleniu o zmarłym, o cmentarzu, o pomniku. Ukraińcy, którzy sami mają jeszcze problem, co jest naturalne, z policzeniem swoich ofiar w czasie Wielkiego Głodu, nie tylko Wielkiego Głodu, bo też głodu, który miał miejsce po II wojnie światowej, represje sowieckie, dla nich ten argument, te wyliczenia polskie są dość trudne od razu do przyjęcia, bo oni sami nie mają uporządkowanych pewnych spraw z zakresu swojej historii. No i też troszkę ostatnio to na forum ekonomicznym w Karpaczu miałem możliwość porozmawiania z kilkoma ekspertami ukraińskimi właśnie o sprawie wojny i w ogóle relacji polsko-ukraińskich i co mnie ciekawie uderzyło, że część ekspertów ukraińskich myśli podobnie jak Rosjanie, w tym sensie, że oczywiście w wielu aspektach już cywilizacyjnie Ukraińcy są fundamentalnie od Rosjan, ale czasami mają pewne podejście, a zwłaszcza rozumienie spraw politycznych bardzo charakterystyczne dla postsowieckich ludzi, nie obrażając oczywiście tutaj nikogo, mianowicie, że sprawę Wołynia bardzo wielu z nich, pytanie, czy to nie jest manipulacja, ale sprawę Wołynia wielu z nich traktuje jako coś, co jest wygodne dla jakiegoś obozu politycznego, w tym sensie, że Ukraińcy myślą, o, za rok są wybory prezydenckie, czy za kilka lat będą wybory parlamentarne, to dlatego jest Wołyń odświeżany, bo potrzeba głosów. Oczywiście w demokracji takie procesy są wykorzystywane, tylko dla człowieka często, czy politologa z obszaru poradzieckiego, gdzie polityka to często, albo przede wszystkim walka elit, walka góry, czy dominacja wąskiego kręgu osób, polityka oddolna, czy jakieś ruchy ludowe, tak nazwijmy to, czy domaganie się pewnych spraw, domaganie się przez społeczeństwo, żeby załatwić pewne sprawy, są jakby bardzo słabo pojmowane. I tutaj widzę to, że dopiero teraz pewnie do części elit czy społeczeństwa ukraińskiego dociera to, że sprawa Wołynia w Polsce, ona nie jest wyłącznie zagadnieniem politycznym czy polityczno-partyjnym, ale przede wszystkim z załatwienia pochówku domagają się obywatele i często ludzie, którzy są obojętni politycznie, czy nie występują za jakąśkolwiek opcją. I to jest bardzo charakterystyczne i to jest moja refleksja, że miałem takie wrażenie, że jakby rozmawiam z kimś po prostu wyjętego ze świata poradzieckiego, który jakby nie rozumie, że oddolnie mogą pluralistycznie istnieć jakieś niezależne inicjatywy, nie generowane przez górę, czy nie generowane przez polityków, a po prostu domagające się czegoś, a przecież to jest istota demokracji. Ale to też wynika, że no, pewne procesy jeszcze są o wiele słabsze. No, one się rozwijają, Ukraina w pewnych aspektach przoduje, no ale niestety jeszcze tego to nie jest załatwione. Natomiast wiele tu spraw, jeżeli chodzi o Wołyń, Wołyń też może być w relacjach polsko-ukraińskich takim też czynnikiem, ja kiedyś to pisałem z krytyką, się bardzo tutaj spotkałem wobec mnie, sprawą taką dozowania tak relacji polsko-ukraińskich, czyli jeżeli na przykład ktoś w Kijowie uzna, że trzeba ochłodzić relacje z Ukrainą, no to oczywiście można powiedzieć nie i wtedy oddziaływać na Polaków, co też może być w wielu aspektach dla określonej ekipy w Kijowie korzystne. Natomiast oczywiście sprawa Wołynia problematyczna jest z tego powodu, że propaganda kremlowska, czy w ogóle ideologia państwa rosyjskiego aktualnie opiera się na tym antybanderyzmie tak zwanym, więc pokazanie nagle brutalności
ruchu narodowego czy wyzwoleńczego ukraińskiego, tak, no, może być problematycznym. Natomiast z mojej perspektywy ja uważam, że załatwienie tej sprawy w ogóle w ten sposób, że po prostu pochować, godnie pochować te ofiary, przecież to byłaby ogromna szansa dla Zeleńskiego i dla tej ekipy, bo po prostu oni pokazaliby, że oczywiście nasz naród, czy popełnił pewne błędy, czy zbrodnie, czy nawet przemilczeć to, ale po prostu pozwolić ofiarom spocząć w grobach, wybudować tak nagrobki, jakieś świątynie, nawet małe. I naprawdę Zeleński miał ogromną szansę zyskać wielką przychylność, przynajmniej wśród części narodu polskiego, wtedy wybić argumenty strony rosyjskiej i też rozładować potencjał antyukraiński, prorosyjski w niektórych środowiskach. To naprawdę byłoby znakomite zagranie. No, obawiam się, że ta szansa została zmarnowana, chociaż mam nadzieję, że to nie jest jeszcze wyłączone z agendy relacji polsko-ukraińskich, bo w ostatnich dniach pojawia się wiele głosów, nawet Andrzej Deszczyca chyba przed godziną napisał, że trzeba jednak zezwolić na tę ekshumację. Wielu aktywistów ukraińskich w Polsce w ostatnich dniach pisało, no, zwłaszcza po tych skandalicznych słowach byłego już ministra Kuleby, tak, że to był, to w ogóle jest błąd, co oni wyczyniają w relacjach polsko-ukraińskich i moim zdaniem to można byłoby załatwić. Natomiast nie wiem, czy przynajmniej w przeciągu roku, dwóch w Kijowie ktoś będzie miał tyle odwagi, żeby to po prostu załatwić. Myśmy, Michale, w takiej polskiej strefie komentariatu przywykli do tego, iż bardzo często podnosimy, iż Ukraińcy nie do końca, czy też przede wszystkim ukraińskie elity nie do końca rozumieją polskie postrzeganie, polski punkt widzenia, czy to na kwestię właśnie ludobójstwa na Wołyniu, czy wcześniej, niedawno, jeszcze w trakcie działań wojennych, kwestie zboża i konfliktu zbożowego, czy też kwestię przekazywania bądź też nieprzekazywania wybranego uzbrojenia przez Polskę na rzecz Ukrainy, a może jest zupełnie odwrotnie. Ukraińcy doskonale to wszystko rozumieją i grają tymi tematami w relacjach z Polską. I to zmierzam właśnie do tego pytania kluczowego być może dla naszej rozmowy. Jak Ukraina, jak Ukraińcy, jak ukraińskie elity patrzą na język dyplomacji, patrzą na relacje, wzajemne relacje z innymi państwami, no nie tylko z Polską, ale również z innymi państwami Zachodu, i to zostało najbardziej uwypuklone właśnie po rosyjskiej inwazji z 2022 roku. Znaczy ja myślę, że na pewno porównując Ukrainę i Polskę, można bardzo ogólnie założyć, że jednak Polacy, wydaje mi się, ogólnie znają lepiej Ukrainę niż Ukraińcy Polskę. To jest przede wszystkim takie pierwsze założenie, chociaż to też nie jest tak, że Polacy, czy nawet środowiska ekspertów potrafią powiedzieć, kto jest teraz ministrem obrony, kto jest w rządzie Ukrainy, więc to też na to się nie przekłada, ta znajomość ogólna Ukrainy, na pewną szczegółowszą znajomość Ukrainy, czy nawet co znajduje się w poszczególnych miastach, na czym bazuje ukraińska gospodarka, jakie są główne przedsiębiorstwa Ukrainy, także to też jest wiedza dość trudna dla wielu osób w Polsce, więc na to trzeba mieć poprawkę i myślę, że tu ja się zgadzam na przykład z analitykiem pismu Danielem Szlidowskim, że tutaj ta relacja polsko-ukraińska to już jest praca codzienna właściwie, tak, polityka małych projektów, tutaj trzeba przede wszystkim budować politykę opartą na wielości kontaktów, dywersyfikacji kontaktów z poszczególnymi środowiskami, z biznesu, samorządu, świata kultury, polityki, i to nie jest tak, że pokolenie młode,
będzie nagle znakomicie Polskę znało, rozumiało, bo nawet jeżeli, no słuchaj, ja teraz sobie właśnie wszedłem na stronę rządu Ukrainy, ja patrzę, tam jest wielu ministrów, którzy urodzili się w latach 80. To przecież to jest zupełnie nowe pokolenie, przecież pewnie już z wielu z nich, jak przez mgłę nie pamięta, czy pamięta jak przez mgłę, albo nie pamięta w ogóle Związku Radzieckiego, więc też nie, my nie, powinni, nie możemy wpaść w pułapkę tego, że nagle, jeżeli ktoś już nie pamięta, nie urodził się, czy nawet nie znajduje się pod wpływami rosyjskimi, że będzie absolutnie propolski i realizował w ogóle polski interes. No przede wszystkim ukraińskie elity mają obowiązek realizować ukraiński interes narodowy czy państwowy, nie polski interes narodowy. I to przede wszystkim trzeba sobie też wybić z głowy, tak, że przede wszystkim, że będziemy budowali politykę czy partnerstwa, sąsiedztwa na powrocie do pierwszej Rzeczypospolitej, do Unii, do budowy jakiejś wspólnoty, co jest przede wszystkim kompletnie nieracjonalne, bo żyjemy w zupełnie innym świecie, w innych warunkach. Polska nie jest mocarstwem, zmieniając słowa pewnej książki, pewnego polityka, dyplomaty, i ukraińskie elity często są, przedstawiciele tych elit są wykształceni w ośrodkach zachodnich, też patrzą na Polskę przez pryzmat Stanów Zjednoczonych, przez pryzmat Niemiec, przez pryzmat Wielkiej Brytanii, gdzie Polska jest państwem średnim, rozwijającym się, perspektywicznym, ale jeszcze państwem też problematycznym. Jeszcze jak do tego dochodzi perspektywa ta zachodnia, czyli Polska, gdzie Polska jest przedstawiona czasami jako taki twór, czasami który się sam destabilizuje poprzez dojście do władzy jakichś sił prawicowych czy skrajnie prawicowych, poprzez problemy z demokracją, więc te ukraińskie elity też patrzą na w ten sposób i czyli nie przez pryzmat Moskwy, nie przez pryzmat nawet Chin i tego globalnego południa, ale właśnie też musimy sobie zdawać sprawę, że młode ukraińskie elity widzą pewne przewagi, ale również słabości Polski, poprzez czytanie zachodnich mediów, zachodnią analitykę, poprzez kontakt z zachodnimi dyplomatami, bo część elity ma tam majątki, czy ma tam biznesy, i to jest coś, na czym też bazuje ukraińska dyplomacja, ukraińska elita, i myślę, że to nie do końca jest u nas zrozumiałe, i też taka sprawa, że nawet jeżeli spotkamy się z Ukraińcami, wypijemy tak nawet jakiś dobry alkohol, powspominamy dobre czasy, czy jak to razem biliśmy Moskala, to nie oczywiście oznacza, że oni będą porzucać własne interesy. Natomiast Ukraina jest na pewnym sposób, to jest to państwo, które się tworzy. Tak? To jest ta nowoczesna tożsamość ukraińska, ona wykuwa się jeszcze, i ten proces trwa bardzo intensywnie od 2014 roku, gdzie nawet określony ten liberalizm, czy przebudowa państwa na wzór takich europejskich demokracji, może być łączona z jakimiś koncepcjami nadindywidualizmu, czy supraindywidualizmu, co przeplata się z polityką państwa narodowego, czy nawet nacjonalistyczną, gdzie dla części osób nad Wisłą to się wyklucza wszystko, a w Ukrainie to się wszystko łączy. Także czy nawet pewna polityka, czy tendencje świadczące o, nie wiem, laicyzacji, czy też z drugiej strony o wdrażanie jakiejś polityki wobec legalizacji związków homoseksualnych, może nie wykluczać się na przykład z silną polityką nacjonalizacji kultury, języka, alfabetu. Także pewne zjawy, Ukraina jest przede wszystkim państwem, które też znalazło się między młotem a kowadłem, czyli znalazło się przede wszystkim w płaszczyźnie, która stała się polem walki globalnych mocarstw, Rosji, Chin, no i Stanów Zjednoczonych, i tu i Zachodu szeregu rozumianego, więc na to trzeba w ten sposób trzeba spojrzeć, i wbrew pozorom nasza znajomość Ukrainy historyczna może być, budować nam pewne przewagi, buduje też językowa, ale z drugiej strony stanowi dla nas ograniczenie, bo patrzymy na Ukrainę właśnie przez pryzmat pierwszej Rzeczpospolitej, Kozaków, Petlury,
powstania styczniowego, a się okazuje, że jakby to jest tylko część tej mozaiki, natomiast w niektórych aspektach Ukraińcy działają brutalnie, niczym sowiecka dyplomacja, pełna buty, tak, pewnie jeszcze kontroli, inwigilacji przez służby specjalne, i to działające na terenie Polski, po jakieś nowoczesne techniki oddziaływania, manipulacji, czy też negocjacji, które są uczone na uczelniach czy think tankach zachodnich, więc to jest pewien hybrydalny też model, czy jeżeli to jest jakiś to w ogóle model, i z tym oto mamy do czynienia też, wciąż mamy do czynienia z pewną oligarchizacją Ukrainy, i to też jest, to też na tej mapie musi się uwzględniać. To w takim razie, Michale, już na koniec podwójne pytanie. Z jednej strony, jaki jest ten model ukraińskiej dyplomacji w stosunku do Polski i Zachodu, bo widzimy, że on jest oparty na języku siły, roszczeniowości pewnej, oczekiwań, wzmocnieniu własnej pozycji i nieustannym wskazywaniu na własne znaczenie, ale być może to nie są wszystkie wątki, które należały poruszyć. A z drugiej strony, jaki w takim razie powinien być model polskiej dyplomacji w stosunku do Ukrainy, aby był on skuteczny? Michale, tu w tym pierwszym pytaniu to pięknie zdefiniowałeś część czy cechy ukraińskiej dyplomacji. Ja się mogę tylko pod tym podpisać. Ja myślę, że też problem jest inny. Ja myślę, że polska dyplomacja powinna bazować na lepszej komunikacji. I w ogóle polska dyplomacja powinna posiadać kulturę i strategię komunikacji, co działa w dwie strony, nie tylko wobec partnerów zewnętrznych i wobec Ukrainy, ale przede wszystkim powinna być koherentna z polityką poszczególnych głównych organów państwa, czyli jak mamy rząd, prezydenta, żeby to wszystko było spójne. I przede wszystkim, jeżeli realizujemy politykę zagraniczną, to musi być to spójne, logiczne i zrozumiałe. Oczywiście to jest model idealistyczny dla polskiego społeczeństwa, które moim zdaniem ma prawo czuć się nie tyle oszukane, ale też zdezorientowane. Bo jeżeli padały wielkie słowa, były wykonywane wielkie gesty, były mowy o traktatach, o nowym podejściu, a nagle utonęliśmy w bardzo brudnych sprawach i połajankach w sprawie zboża, w sprawie rakiety w Przewodowie, teraz jakieś wypływają kwestie z rozmów, które miały miejsce w Kijowie, sprawa ukraińskiego boksera i reakcja na nie Zeleńskiego i wiele, wiele innych spraw. Ja przypominam, na przykład rok temu byłem też na forum ekonomicznym w Karpaczu, gdzie była tylko bardzo mała delegacja ukraińska, bo podobno była taka decyzja Zeleńskiego, żeby Ukraińcy nie mogą przyjechać do Polski w tym czasie, politycy i tak dalej, bo to właśnie były odpowiedź na działania polskiej strony. No to trzeba się zastanowić przede wszystkim, jak ułożyć tą politykę wobec Ukrainy. Ja bym tutaj oczywiście stawiał z jednej strony na rozgraniczenie pewnych spraw, czyli strategicznych, czyli ratowanie państwowości ukraińskiej w oparciu o polski interes narodowy, państwowy, też żeby Polska jak najmniej ucierpiała w tym starciu Zachód-Rosja, żeby była częścią tego oczywiście, żeby partycypowała w ryzykach i zobowiązaniach, i korzyściach, jakie wynikają z sojuszu z Stanami Zjednoczonymi i NATO, ale też, żeby Polska nie dostała obuchem, bo to jest bardzo ważne. Bez Polski Ukraina nie przeżyje. W tej formie oczywiście antyrosyjskiej, czy w formie niezależnej od imperializmu rosyjskiego. I przede wszystkim my powinniśmy myśleć o sobie. Z drugiej strony, nawet jeżeli uznajemy, że jakieś bufory, państwa buforowe, czy państwa demokratyczne powinny być na wschód od naszej granicy, to też musimy mieć siłę do przeżycia. I tą politykę powinniśmy odpowiednio zaprogramować, prowadzić i też komunikować to stronie ukraińskiej, tłumaczyć i jasno to tłumaczyć, też być odpowiedzialni za swoje słowa, z drugiej strony być odpowiedzialni za słowa wobec własnych obywateli, bo jeżeli z jednej strony mówimy A po pół roku jest B, to przeciętny wyborca, obywatel, też państwie demokratycznym może być zdezorientowany. No przypominam, były oczywiście, już nie wnikam, to był
lapsus, pomyłka o sługach narodu ukraińskiego. No ja się tu poczułem trochę urażony, no bo to przede wszystkim jest no, bardzo kiepskie wyrażenie słudzy narodu ukraińskiego, traktat, a później oczywiście jest odwrócenie wektora. No to jest też poziom piaskownicy i też ułatwia to stroną trzecim, nie tylko Rosji, oddziaływania na te relacje, więc ja bym tutaj przede wszystkim, tak jak mówię, oparł przede wszystkim komunikacja. Tego brakuje w relacjach polsko-ukraińskich i przede wszystkim tego brakuje zarówno w Prawie i Sprawiedliwości, w Platformie Obywatelskiej, w głównych partiach politycznych Polski, w polskiej dyplomacji, w polskim rządzie, tego nie ma. Tak, to jest przede wszystkim błąd. Komunikacja, jasne stawianie celów, co my chcemy osiągnąć. Przede wszystkim postawienie na politykę też think tankową, uniwersytecką, wspieranie relacji pomiędzy społeczeństwami. To nie może być tak, że relacje polsko-ukraińskie opierają się, jeśli chodzi o świat ekspercki, analityczny, na tych samych ciągle wciąż kółkach wzajemnych adoracji i kontaktów. To musi być podejście szersze, to musi być też praca propagandowa i akademicka z prasowa z Ukraińcami, którzy są w Polsce. To musi być jasne komunikowanie celów w stronie ukraińskiej, przede wszystkim uczciwe, no i przede wszystkim też praca na Zachodzie, tak? Przede wszystkim musimy też manifestować, pokazywać tego, co my zrobiliśmy dla zachowania państwowości ukraińskiej, jaka jest waga Polski, po co my to robiliśmy. Mam wrażenie, że na pewnym etapie uznaliśmy, że cały świat już wie, co Polska zrobiła, Polska miała rację, moralną wyższość, moralne zwycięstwo i każdy to będzie szanował przez następne 30 czy 100 lat. A to jest nieprawda. Polityka jest bardzo złudna, nieprzewidywalna. W każdym momencie można się zwrócić. Tak jak było w sprawie ze zbożem. Była wielka miłość, a potem medialnie był wielki hejt, który się też przelewał na media społecznościowe. Przede wszystkim też właśnie polityka komunikacyjna jest ważna, żeby w świecie cyfryzacji, w świecie dominacji mediów społecznościowych te procesy kontrolować. My musimy też, no to już są truizmy, o tym wielokrotnie rozmawialiśmy nawet tutaj. Inwestować w polską dyplomację. To musi być aktywna działalność na terytorium Ukrainy. No i przede wszystkim musimy zastanowić się, po co nam ta Ukraina w tym sensie, jaki model relacji gospodarczych chcemy z nią mieć w przyszłości, żeby też wykluczyć pewne ryzyka, tak, żeby po prostu też nie było tak, że staniemy przed dylematem, tak, Polska między Niemcami, Rosją, a Ukrainą, tak, i jeszcze z Białorusią, tak, żeby zarządzać sąsiedztwem, zarządzać ryzykami. Ukraina była jak najbardziej nam przyjazna, no i polityka nie polega na tym, że coś jest dane raz na zawsze i polityka to nie jest kwestia, że ktoś będzie zawsze nam bezwzględnie wdzięczny i to powinniśmy zrozumieć i z jednej strony ja rozumiem obawy, czy przekonania tych osób, że Ukraina się wykuwa jako nowoczesne państwo, ja to rozumiem, natomiast z drugiej strony, jeżeli my będziemy sami zmieniać swoją narrację, sami zmieniać swoje oczekiwania, czy źle je manifestować, no to oczywiście jak my oczekujemy, że Ukraińcy będą to szanować, czy to rozumieć. I ja nie mam osobiście pretensji do polityków ukraińskich. Znaczy jako obywatel polski, jako bezpośredni potomek Wołyniaków, mogę mieć określone wizje, koncepcje, ale ja nie jestem absolutnie jako obserwator czy analityk, badacz zły na Zeleńskiego, ukraińskie elity, bo rozumiem ich logikę, nie zgadzam się z nimi, ale to jest jakby teraz zadanie dla państwa polskiego, żeby też tą logikę rozumieć i przede wszystkim, żeby tak ułożyć polską politykę, żeby ich politykę jak najmniej odbijała się na naszym interesie narodowym i to trzeba robić każdego dnia i też przede wszystkim ja uważam, że polska polityka wschodnia też musi być silnie realizowana na Zachodzie i w globalnym południu, no bo i przede wszystkim w państwie polskim, bo chcę to też powiedzieć na koniec, że powódź, wielka tragedia, która się wydarzyła, pokazuje, że też jesteśmy wrażliwi na określone zjawiska i siłą państwa, zwłaszcza teraz, to jest przede wszystkim silna armia, posiadanie pieniędzy, nowe technologie, silna dyplomacja, silny wywiad, silne uniwersytety, fabryki, reindustrializacja. Na tym opierać się powinna polityka wschodnia. Jeżeli tego w Polsce nie będziemy robić, to jest, wracamy do tego, to jak będą szanować nas
Ukraińcy. No nie będą nas ukraińscy politycy szanować, no bo jeżeli by to coś potrzeba dla nich, to nie pojadą w pierwszej kolejności do Niemiec, do Stanów Zjednoczonych, do Wielkiej Brytanii, gdzie te technologie, czy część technologii, czy uzyskanie pewnych technologii będzie dla nich korzystne, tak? Bo my, Polska nie będzie mieć tych technologii i wtedy nie będziemy się liczyć i bardzo mam wrażenie, że nasi też część polityków czy ekspertów od wschodu zapomina, że jeżeli chcemy realizować politykę wschodnią, to trzeba tą politykę realizować tutaj na własnym podwórku i czasami trzeba nawet pewne swoje ambicje powściągnąć, mówić mniej słów, a po prostu więcej pracować, bo takie są sytuacje, że ostatnio słyszę, że w Warszawie w kilku liceach nawet nie ma tam klimatyzacji, czy no to jest skandal, przepraszam bardzo, to jest skandaliczne, tak? Państwo rozwijające się po prostu. No przepraszam, no nie będziemy szanowani, jeżeli nie będziemy siebie szanować sami tutaj. Dokładnie tak, jeżeli chodzi o to końcowe zdanie, zacznijmy siebie szanować, a być może dojdziemy do tego etapu, iż będziemy szanowani również dużo bardziej za granicą. I tą receptą doktora Sadłowskiego kończymy naszą rozmowę. Serdecznie Ci, Michale, dziękuję. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był dr Michał Sadłowski z Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską. Państwu również dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam na koniec do polubienia i skomentowania tego nagrania oraz do zasubskrybowania naszego kanału, gdyż wielkimi krokami zbliżamy się do przekroczenia progu 100 tysięcy subskrybentów i z Państwa pomocą ten próg na pewno szybko osiągniemy. Jeszcze raz Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.